Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do drugiego odcinka Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk. Kochani, ja to już nagrywam chyba piąty raz, znaczy całe to nasze intro, cały ten wstęp, ponieważ non-stop mylę się z nazwą gry. Serio, jest to bardzo, bardzo dziwne. Dobra, ale bez zbędnego ociągania się, chciałem wam jeszcze powiedzieć, że grałem w pierwszą wersję tej gry, w pierwszą jakby część i nie jest powalająca. Gra jest w języku angielskim, więc musiałbym to wszystko tłumaczyć, ale jeżeli naprawdę ta seria wejdzie wam, tak, że tak powiem, do gustu, to może nawet zrobię jakieś tłumaczenie i dopiero wtedy zagramy. Dobra, ale wróćmy już do stricte głównej gry. Kładę się na podłodze, spoglądam w górę na sufit. Stamtąd z góry wyraźnie słyszę, jak woda przepływa przez metalowe rury. Słyszę trzaski betonowych płyt, które pewnego dnia zawalą się na moją głowę. Ale ja się tego wcale nie boję. Trudno sobie wyobrazić, że na górze czeka na mnie śmierć. Raczej wyciąga swoje szponiaste łapy gdzieś z dołu, czekając aż opuszczę gardę. Czy chcesz o tym porozmawiać? Nie, nie chcę mi się już gadać. Więc czego chcesz? Po prostu położyć się na chwilę. Jeśli sufit się zawali, to raczej nie dzisiaj. Dobra, pocieszmy ją. Proszę, bądź cicho. Muszę uporządkować swoje myśli. Starannie wydobywam z głowy nieuformowane myśli i układam je w równych rzędach na suficie. Pełni on teraz rolę tablicy korkowej. Układam je na nowo, układam w stosy, rozrzucam bezładnie, mając nadzieję, że uda mi się poskładać cały obraz. W końcu irytująco odgarniam je ręką i zaczynam od nowa. Nie działa. Wyobraź sobie, że twoje myśli są jak karaluchy. Może ci to pomoże? Uj, nienawidzę karaluchów. Czy to mogą być świetliki? Jak chcesz. Zanim zdążę choćby mrugnąć okiem, moje myśli, teraz już świetliki, zaczynają same krążyć po suficie, układając się w dziwaczne wzory. Wszystko, co muszę zrobić, to obserwować je i złapać odpowiedni moment. Tylko ile jeszcze muszę czekać? Ując się w szyderczy szelest małych skrzydełek pod sufitem, zaczynam tracić cierpliwość. Mam was dość. Nienawidzę was. Zrywam się na równe nogi i krzyczę z całych sił. Świetliki rozpraszają się w popłochu. Brawo. Teraz zaczynaj od nowa. Jeszcze czego? Brak stabilności psychicznej dobrze o tobie nie świadczy. Mam to gdzieś. I nie przeszkadza ci to? A powinno? Nie. Wielu ludzi tak się zachowuje. Naprawdę?
Nie ma problemu, gdy się na kimś wyładujesz, jeśli jest ku temu powód. Miałaś powód, prawda? Na pewno się poprawisz, zaufaj mi. Teraz zacznij od nowa. Znowu stosujesz swoje stare sztuczki. Co masz na myśli? Nieważne. A zresztą, zmieniłam zdanie. Proszę, nie milcz już tak długo. Nie poradzę sobie bez twojej pomocy. Dobrze. Ponownie podnoszę wzrok ku sufitowi. Niestety, wszystkie moje świetliki gdzieś się zapodziały. Trzeba je znaleźć. Dobra, znajdźmy je. Rozglądam się prędko po pokoju. Zbyt wiele miejsc, by mogło się w nim ukrywać stworzenie tak małe jak świetlik. Mogą być wszędzie. Nagle rozgryzł się ogłuszający huk. Zegar wskazywał północ. Jest tak późno, ale nie mogę teraz iść spać. Pomożesz mi, prawda? Proszę, powiedz, że pomożesz. Ej, nie kpij ze mnie. Obiecałeś, że nie będziesz milczeć. O czym myślałaś wtedy na podłodze? Co masz na myśli? Ze wszystkich ludzi to ty powinieneś wiedzieć najlepiej. Tym rzecz, że nie mam pojęcia, to jest dziwne. Opowiesz mi? Ja... Podwijam rękawy i wściekle przecieram oczy. Spędzą. Czemu płaczesz? Spędzą mnie oczy. Wypiłaś mleko? Czy on przyniósł mleko? O fuck, co tu się dzieje teraz? Dobra, zapytajmy, czy wypiła mleko. Ciekawe, czy wyrwanie wszystkich rzęs po kolei sprawiłoby, że oczy przestałyby mnie swędzić? Ciekawe, czy wyrwanie wszystkich rzęs po kolei, sprawiłoby, że... Czy wyrwanie wszystkich rzęs po kolei... Coś ty zrobiła. Muszę zebrać szkło i potem... Potem muszę się wykąpać, a potem... Masz, napij się trochę mleka. Nie! Stoję na środku pokoju. Mam otwarte usta i ciężko oddycham. Bo właśnie doświadczyłem śmierci. Jak inaczej wytłumaczyć to, co się stało? Nie wiem. Co się właśnie wydarzyło? Opowiesz mi, czy nie? O czym? Lepiej poszukajmy świetlików. Jesteś jakaś dziwna. Lepiej mi pomóż, a nie gadaj. Miałam już zbyt wiele przygód, zanim pójdę spać. Powinnam się pospieszyć, zebrać myśli i pójść spać. A myśli się chowają. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, gdzie ich szukać. Ja też. Więc będziemy musieli wywrócić wszystko do góry nogami i... Nie, nie i nie. Jeśli zrobię choćby najmniejszy bałagan, będę bardzo źle się z tym czuć. Wszystkie rzeczy muszą pozostać na swoim miejscu i nic poza tym. Czemu? Czy właśnie teraz próbujesz wymyślić powód? Jak nie chcesz, to nie mów. Dobra, zapytajmy, czy to jest właśnie powód. Ja? Nie, nic z tych rzeczy. Wygląda na to, że zapomniałaś złożyć blokadę myśli. Mogę czytać je jak otwartą książkę. Jesteś bezczelny. Dobrze więc.
Czyli musimy znaleźć maleńkie owady w stercie śmieci, nie ruszając niczego ani o centymetr. Dokładnie. O rany. Mam pomysł. Ostatnim razem byłam postacią w powieści wizualnej i to pomogło mi przetrwać. Teraz chcę być postacią w queście. Wiesz, są epizody, w których wystarczy spojrzeć na różne przedmioty i na pewno coś się wydarzy. Wspaniale, co nie? A co z rzeczami, których używasz regularnie? Czy też odmawiasz ich dotykania? Tak jest jeszcze ciekawiej. Takie dziecinne. Wiesz, co jest najlepsze? Że to ty to zrobisz. Nie ma szans. Owszem, są. Wpadam w panikę, kiedy muszę wybrać jedną rzecz z wielu opcji. Będę stała w miejscu, aż w końcu zacznę płakać i ucieknę. Czy tego właśnie chcesz? Jesteś taka kapryśna. Udowodniłaś już, że jesteś w stanie podejmować własne decyzje. Dlaczego nie możesz zrobić się tego jeszcze raz? Rób co chcesz. Zapytajmy ją o tą pierwszą. Nie bądź taki nudny. Tylko się droczę. Nie ma potrzeby, aby brać wszystko na siebie. Zwrócenie się o pomoc jest rozsądnym posunięciem. Do dzieła. Wychodzę na środek pokoju i rozglądam się dookoła. Gdzie bym się schowała, gdybym była małym świetlikiem? Ach, jakie to ciekawe. Oczekiwanie sprawia, że robi mi się cieplej na sercu. Ej! Co? Spójrz w dół. Spuszczam wzrok. Sekundę później spod mojego swetra wypełza mała grudka ciepła i światła. Ale cud! Wspaniałe. Twoje ubrania się dymią. Wspaniałe! Delikatnie podnoszę świetlika. Przyjemnie parzę w palce i kładę go sobie na ramieniu. Przykro mi, kochanie. Czas wracać do domu. Jakby na zawołanie, świetlik powoli wzbija się w powietrze, krąży przez chwilę nad głową, a potem leci prosto do mojego ucha. Hihi, to łaskocze. Cóż, jest jeden. Szukajmy innych. Dawaj. Czybyśmy teraz szukali? Wow! Pierwszy raz mamy coś interaktywnego. Zwracam wzrok na niepozorną półkę obok lustra. Na niej stoi szklanka ze szczoteczką do zębów, a obok niej wisi mały ręcznik. Pięknie. Moje świetliki są mądre, grzeczne i nie wejdą tam. Mają pojęcie o higienie osobistej. Okej, poszukajmy gdzie indziej. Tak w ogóle, kochani, powiem wam, że będę chciał tą grę przejść, bo naprawdę twórca postarał się o dodanie języka polskiego, no troszeczkę inaczej niż w swojej pierwszej grze, czy pierwszej części tej gry. Więc z pewnością będę chciał to przejść. Nie wiem, na ile ta gra jest długa, nie mam pojęcia wręcz. Więc no zobaczymy, może to będą dwa odcinki, może maksymalnie trzy. Ale to się okaże w praniu. Patrzę na stertę leków i zaczyna mi się kręcić w głowie. Nie chcę teraz o tym myśleć. W ogóle. Co się dzieje? Prawie nie zdążyłam na dzisiejszy kurs. Co za lekkomyślność. Mogłam umrzeć. Ej, uspokój się. Już to naprawiłaś. Tak umrzesz, po co się martwić? No zaraz dołujmy ją jeszcze bardziej. Dobra, ale pierwsze, jeżeli będziecie chcieli w ogóle jakieś drugie podejście, jakiś drugi ending, bo to jest podobno wiele endingów. Więc jeżeli będziecie chcieli jakieś dalsze przebiegi, to właśnie może będziemy wrednie jako ten głos w głowie. Tak, na twoje życzenie.
to jest zarzut? Mogło być znacznie gorzej. Oczywiście, że nie. To była jedyna rzecz, która mnie uratowała. Cóż, to rozsądny pomysł. Westchnęłam ciężko, przesunęłam się bliżej i wyciągnęłam rękę. Ale ciepło. Gdy tylko słowa te wyszły z moich ust, jeden z pojemników przewrócił się. Pigułki rozsypały się, a potem... Świetlik, hura! Po okrążeniu czubka mojej głowy, w końcu siada na wyciągniętej ręce. Po pospiesznym zbiegnięciu po nim na ramię, świetlik wpędzł mi do ucha. Mój umysł stał się nieco jaśniejszy. Dobra. Czym wy jesteście? Zwykłe kartki z zeszytu przyklejone taśmą do ściany. Są na nich obrazki cyfr. Jedyna informacja, którą bez większych trudności jestem w stanie odebrać. Dawkowanie i skutki uboczne? Myślałem, że znacznie na pamięć. Tak. To nie jest twoje pismo, nieprawdaż? Oczywiście, że nie. Linie są postrzępione i poszarpane. Liczby są krzywe i brzydkie. Nie wygląda jak pismo ręczne, bardziej jak ślady po pazurach. Nie zapomnij podziękować swojej mamie. Przestań. Od mojego krzyku, szeleszcząc zadrgały kartki. Sekundę później spod jednej z nich leniwie wyłonił się świetlik. Rozejrzał się poważnie, a potem w równie poważny sposób śmignął mi do ucha. Ej, szukajmy dalej. Jezu, wygląda coraz gorzej. Tego się nie da kliknąć. Podchodząc do kosza na śmieci, zaglądam z ciekawością do środka. Opakowanie po lekach, kartki z zeszytów i inne śmieci. Nic takiego. Nic tu nie ma. I słusznie. Żaden szanujący się świetlik nie schowałby się w koszu. Raczej bym się z tym zgodził. Parasolka? Od parasola delikatnie wieje chłodem. To jedyna rzecz, która chroni mnie przed burzowymi chmurami, które czasami zbierają się pod sufitem. Co za szczęście, że potrafi sobie z tym poradzić, nawet bez mojego udziału. Jednak w takim miejscu świetlik by się nie schował. Inaczej się przeziębi i nie będzie w stanie latać. Sprawdziłabyś może. No dobrze, szukajmy dalej. Po co? Wiem na pewno, że nic tu nie znajdziemy. To jest mój szkicownik. Połowa stron jest pusta, co oznacza, że wystarczy mi jeszcze na kilka lat. Dlaczego tak rzadko rysujesz? Czy to nie jest oczywiste? Jeśli skończył ci się kartki, musisz kupić nowy notatnik. Do sklepu papierniczego nie można dojść pieszo, trzeba jechać autobusem. Czy masz pojęcie, w jaki koszmar może się to przerodzić? Dlaczego więc nie poprosisz mamy, żeby kupiła ci zeszyt? Co kupić? Kogo zapytać? Czy w ogóle wiesz, jak stawiać akcenty w swoich wypowiedziach? Nie udawaj głupiej. Lepiej poproś mamę, żeby kupiła ci zeszyt. Lepiej? Więc prosisz mnie o zrobienie kilku rzeczy naraz, jednocześnie twierdząc, że jedna jest lepsza od drugiej? Dlaczego mam wykonywać tą gorszą? Nie potrafisz nawet sklecić dwóch słów razem. Hihi. Boże, jak ciężko jest być z tobą. Nie skupiasz się na własnych wypowiedziach. Czy to moja wina? Zbliżam się nieco do szkicownika, omijając kable, śpiwór, pęknięcie w laminacie i odbicie w oknie. Szkicownik leży na taborecie. Z mojej perspektywy wydaje się, że taboretowi brakuje dwóch nóg. Przykucnęłam. Wszystkie nogi są w miejscu. Czy mogę wymyślić jakąś ciekawszą alegorię? Lepiej nie, okej?
Podnoszę się i beznamiętnie wpatruję w zeszyt. Kartki są śnieżno-białe. Ostatni rysunek jest pogrzebany na poprzedniej stronie. Jest tak, jak powinno być. Szkoda, chętnie bym zajrzał. Innym razem. Nagle do pokoju wpada chłodny powiew wiatru. Kartki zeszytu zaszeleściły. Nie! Zaciskam oczy. Wyraźny i charakterystyczny dźwięk przewracanych stron przyprawia mnie o ból głowy. Wiem, co zaraz się wydarzy. Szelest ustał, choć wiatr nadal wył z każdej szczeliny. Oznaczało to tylko jedno. Zeszyt był otwarty na pierwszej stronie. Jeśli poczekam jeszcze trochę, wiatr zamknie go. Nie będę musiała na to patrzeć, jeśli poczekam trochę dłużej. Jeśli... Otwórz oczy. Nie. Wszystko w porządku. Po prostu otwórz oczy. Nie ma mowy. Wiem, że kłamiesz. Spokojnie. Nie. Spokojnie. Nie. Spokojnie. Nie. Spokojnie. Nie. Spokojnie. 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 Dobrze. Ostrożnie otwieram oczy. Szkicownik jest nadal otwarty, a w środku nie ma żadnych rysunków. Nic. Kartki są nadal puste. Zdawało mi się? Nie wiem. Czy to było urojone? To ty tutaj wszystko wiesz. Więc powiedz mi. Następnym razem nie zamykaj oczu. Co ty? Zanim zdążyłam dokończyć zdanie, kartki zeszytu znów się poruszyły. Nie zamykaj oczu. Nie zmuszaj mnie. Boję się. Zaufaj mi. Szelest nasila się. Kartki unoszą się. Widzę zarysy rysunków na poprzednich stronach. Nie ma szans. To, co było w przeszłości, musi pozostać w przeszłości. Nie przekonałeś mnie. Zamykam oczy. Słyszysz mnie? Patrz, patrz! Między stronami sączy się ledwie wyczuwalne światło. Z każdym podmuchem wiatru staje się coraz jaśniejsze i jaśniejsze. Świetlik! Wiatr ustaje w jednej chwili. Na sekundę świat pogrąża się w kompletnej ciszy, ale tylko na sekundę. Wszechobecny hałas nieubłaganie wypełnia wszystko dookoła, ale teraz to już nie ma znaczenia. O mój Boże, maluchu, tak się bałam. W odpowiedzi na to, świetlik mruga, po czym wzbija się w powietrze i z głośnym brzęczeniem leci do mojego ucha. Przez chwilę szuka właściwego miejsca w mojej głowie, nie przestając brzęczeć, ale potem cichnie. Uff. Nic ci nie jest? Nie mamy zbyt wiele czasu. Szukajmy dalej. Przestać szukać? Nie, będziemy szukać. Spoglądam na mój laptop, ponieważ nie dotykałem go od lat. Pokrył się warstwą kurzu, grubą jak palec. Bardzo dziwny przedmiot. Boję się go. Czemu? To długa i nudna historia. To dobrze, opowiadaj. Nalegam. Nie pamiętam, jak pojawił się w moim pokoju. Któryś z rodziców musiał go tu przynieść, bo nie było innego miejsca dla niego. Nie zabraniano mi go używać, wręcz przeciwnie, zachęcano mnie do tego. Siedziałam przed ekranem całymi dniami. Gry, rysowanie, kalkulator inżynierski, modelowanie 3D. Tyle zabawy. Zajmujące miałaś hobby. Miałam, zanim trafiłam do sieci. Wyobraź sobie sytuację. Jesteś chomikiem, który żyje pod ziemią. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby wygodnie żyć. Wyobraziłeś sobie? Twoje analogie są tak dobre jak zawsze. Dobrze, wyobraziłem. Więc jesteś chomikiem, który żyje pod ziemią.
Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby żyć wygodnie, co nie? Tak. Świetnie. Więc sytuacja jest następująca. Jesteś chomikiem, który żyje... Okej, zrozumiałem. Czy chcesz porozmawiać o czymś innym? I tak wrócisz do tego tematu. Pewnego dnia zostajesz wykopany ze swojej chomiczej nory i przenoszą cię do sklepu zoologicznego. Teraz twoim nowym domem jest klatka. Jest tu znacznie wygodniej i cieplej niż pod ziemią. Co najważniejsze, masz tu wielu sąsiadów. Ich klatki są dokładnymi replikami twojej, a chomiki wyglądają tak samo jak ty, więc niczym się od siebie nie rozróżniacie. Pomijając ten fakt, że urodziły się w tym sklepie zoologicznym, zapytasz, o czym to świadczy, i powiem ci, że o niczym. Zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Boże. Dobrze, zacznijmy od nowa. Tym razem postaraj się obejść bez głupich przykładów z chomikiem. Wiesz, że to nie moja wina. No więc. Miałam wielu przyjaciół w sieci. Dziesiątki, setki. Wszystkich nie da się zliczyć. W sumie co ja gadam? Było ich dokładnie 317. Dobre. Nikt jednak nie liczy dokładnej liczby chomików, kiedy wchodzi do sklepu zoologicznego. Ej, nie rozpraszaj się. Ach, tak. Spośród 317 znajomych, 68 było fanami gier, tak jak ja. Jeszcze 130 przyjaciół lubiło rysować, tak samo jak ja. Pozostałe 119 osób porówno interesowali się kalkulatorami i grafiką trójwymiarową. I kiedy mówię porówno, nie miałam na myśli 59,5 przyjaciela po każdej stronie. Rozumiesz? To 19 można było bez problemu podzielić na pół, ale z przyjaciółmi matematyka działa inaczej. Co to za problem, co? Przejdźmy do rzeczy. Oczywiście wiedziałam, że w sieci nie ma prawdziwych ludzi. Wyłączając komputer, wiedziałam, że wszyscy moi przyjaciele umierają w tym samym momencie. Mimo to, nie byłam w ogóle zaniepokojona. Czemu? Czy wiesz, z czego zbudowane są programy komputerowe? To tylko kombinacja liczb. Więc moi przyjaciele to też liczby. Nie sądzisz, że to zabawne? Nie do końca. Dlaczego nazywasz ich przyjaciółmi? Jak inaczej? Każdy, kto podziela moje zainteresowania, jest moim przyjacielem. Nieważne, czy wiedzą o moim istnieniu, czy nie. No więc, każdy program ma pewien algorytm, zadanie, wzór matematyczny. A jak go rozwiążesz, będziesz dokładnie wiedział, jak program zachowa się w tym czy innym przypadku. Im więcej mówisz, tym mniej rozumiem. Co masz na myśli? Nie musisz niczego rozumieć. Wystarczy, że posłuchasz. Siadam na podłodze. Ekran laptopa jest na wprost moich oczu. Widzę w nim tylko swoje niewyraźne odbicie i nic poza tym. Osoba w sieci to przypadkowe zdjęcie i przypadkowa mieszanka liter. Słowa i działania osoby online są kodem programowym. Ej, daj mi znać, jeśli będziesz potrzebowała przerwy. Pewnego dnia ktoś się pojawił. Od
tego czasu komputer jest cały czas włączony. W sieci nie ma prawdziwych ludzi, ale jemu udawało się udawać. W pewnym momencie dałam się nabrać. Ej, patrz. A? Nagle z kratki wentylacyjnej laptopa powoli wyłania się świetlik. Wyciągam rękę. On spina się na moją dłoń, mrugając bez przerwy. Chyba chce coś powiedzieć. Sama to widzę. Chciałabym tylko wiedzieć, co... To wygląda jak szyfr. Czy nie chcesz tego rozwiązać? Ej, to już nie jest szyfr, a cyrlica. Dobra, nie wiem, co tu jest napisane. Po tych słowach świetlik gaśnie na sekundę. Potem, jak gdyby oprzytomniał, znów się zapala. Przez chwilę zastanawia się nad swoim kolejnym ruchem, po czym wzbija się w powietrze i szybko leci do mojego ucha. Szukajmy dalej. A co z twoją historią? Pewnie jesteś zła, że ci przerwałem. Przepraszam. Jeśli zrobisz wszystko jak należy, dokończę tę historię. Może. Obiecujesz? Obiecuję. A co jeśli zapomnisz? To przypomnij mi na przykład za pomocą specjalnego szyfru. Jakiego szyfru? Wymyślę to później. A teraz poszukajmy moich świetlików. Dobra, moi drodzy, ale to by było na drugi odcinek. Jeśli wam się to spodobało, to mam nadzieję, że będziecie lajkować. No i co? Standardowa formułka. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Pamiętajcie, że to wy głównie decydujecie, czy dana seria będzie dalej kontynuowana, czy nie. Chociaż, jeżeli chodzi o tą grę, to i tak dokończę. Za dużo już tutaj było czytania i za dużo zdarłem już swój głos. Dzięki wielkie. Grał do was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.